Tematem tej lekcji będą tlenki. To jak są zbudowane, jakie mają zastosowanie, jakie wiązania w nich występują i jak się je otrzymuje. Zapraszam. Zacznijmy od najbardziej rozpowszechnionych tlenków w przyrodzie, a będą to tlenek wodoru, czyli woda. Zajmuje ona około 73% powierzchni naszej planety tlenek węgla 4. Czyli składnik powietrza, który rośliny przetwarzają w procesie fotosyntezy, a my wydalamy w wydychanym powietrzu. I tlenek krzemu 4, zwany też krzemionką lub kwarcem czyli popularny piasek. Gdy podczas spalania węgla czy innych paliw tlenu jest pod dostatkiem, powstaje tlenek węgla 4. Ale gdy tlenu jest za mało, powstaje tlenek węgla 2 popularnie zwany czadem czy cichym zabójcą. Jest to bezwonny i silnie trujący tlenek. Nawet niewielka jego obecność we wdychanym powietrzu, bo wystarczy już 30% objętościowych, może spowodować śmiertelne zatrucie. Z kolei tlenek żelaza 3 to główny składnik rdzy. Większość metali występuje w skrupie ziemskiej jako tlenki np. tlenek chromu 3, który wykorzystuje się do produkcji farb czy barwienia szkła. Tlenki możemy sobie podzielić na tlenki niemetali, np. tlenek azotu 1, tlenek siarki 4 czy tlenek siarki 6 i tlenki metali, jak np. tlenek sodu, tlenek wapnia czy tlenek ołowiu 4. Czym są tlenki? To związki chemiczne złożone z tlenu i metalu lub niemetalu. Ich ogólny wzór możemy sobie zapisać w ten sposób. Duża litera E to symbol chemiczny jakiegoś pierwiastka. A duże O to oczywiście tlen. W indeksach dolnych mamy liczbę atomów metalu lub niemetalu, a przy tlenie liczbę atomów tlenu. Nad oboma symbolami chemicznymi zapisano wartościowość. Nad literą E będzie wartościowość tego konkretnego metalu lub niemetalu, a nad tlenem wartościowość tlenu, która zawsze będzie się równać 2. Spróbujmy ustalić nazwę tlenku o następującym wzorze sumarycznym: N2O5. Zacznijmy od określenia wartościowości. Tlen, jak mówiłam, jest dwuwartościowy, a azot pięciowartościowy. Sprawdźmy równowagę wartościowości. 5 razy 2 to to samo co 2 razy 5. Tu wszystko się zgadza. W związku z tym, że azot w różnych związkach może przyjmować różną wartościowość, w nazwie tlenku musimy ją uwzględnić. Nazwa tego tlenku to tlenek azotu 5. Teraz odwrotny przykład. Mamy nazwę tlenku, a mianowicie tlenek glinu. I na tej podstawie spróbujemy wspólnie ustalić jego wzór sumaryczny. Zapiszę najpierw symbol glinu, czyli AL, oraz symbol tlenu. U góry zapiszę ich wartościowość. Glin jest trójwartościowy, a tlen dwuwartościowy. Od razu widać, że nie ma tu zachowanej równowagi wartościowości. Wspólnym mianownikiem dla trójki i dwójki jest 6, więc przy glinie wpiszę w indeksie dolnym dwójkę, a przy tlenie trójkę. Sprawdźmy, jak to teraz wygląda. 3 razy 2 jest tyle samo co 2 razy 3. Czyli równowaga wartościowości jest zachowana, a wzór tlenku glinu to Al2O3. To jakie wiązanie występuje w danym tlenku możemy ustalić na podstawie różnicy w elektroujemności tworzących go pierwiastków chemicznych. Jeśli jest ona mała, jak w przypadku azotu, chloru i fosforu, mamy wiązanie kowalencyjne spolaryzowane. A gdy różnica w elektroujemności jest większa niż 1.7, jak w przypadku glinu, magnezu czy sodu, mamy wiązanie jonowe. A jak otrzymuje się tlenki? Możemy je otrzymywać w wyniku reakcji syntezy tlenu z metalem bądź niemetalem. Przykładowo, w reakcji glinu z tlenem otrzymamy tlenek glinu. W reakcji magnezu z tlenem otrzymamy tlenek magnezu. W reakcji siarki z tlenem otrzymamy tlenek siarki 4. Niektóre tlenki mogą być substratami w reakcjach otrzymywania innych tlenków. Przykładowo tlenek azotu 2 może reagować z tlenem tworząc tlenek azotu 4, a tlenek siarki 4 może reagować z tlenem, z tym, że ta reakcja musi zajść z udziałem katalizatora, a my otrzymamy tlenek siarki 6. Czym jest katalizator? Katalizator to substancja, która zwiększa szybkość reakcji chemicznej. To, że bierze on udział w reakcji, zaznacza się nad strzałką, pisząc po prostu słowo katalizator. Zamiast słowa katalizator możemy też wpisać nazwę tego związku chemicznego lub jego wzór chemiczny. Przykładowo, tlenki, które mogą pełnić funkcję katalizatorów, to tlenek cynku, tlenek manganu 4 czy tlenek chromu 3. Ciekawostka: tlenki możemy otrzymywać także na inne sposoby niż wymieniłam przed chwilą. Mogą powstawać na drodze termicznego rozkładu niektórych wodorotlenków. Na przykład wodorotlenek miedzi pod wpływem temperatury rozpada się na tlenek miedzi 2 i wodę. Tlenki mogą też powstawać w reakcji rozkładu termicznego niektórych soli. Przykładowo węglam wapnia pod wpływem temperatury rozkłada się na tlenek wapnia i tlenek węgla 4. Na koniec omówmy sobie zastosowanie tlenków. Zacznijmy od tlenków niemetali. W przyrodzie występują one zarówno jako substancje stałe, ciecze i gazy. Tlenek krzemu 4, zwany krzemionką, po prostu piaskiem, jest głównym surowcem w produkcji szła. Najpierw mieszanina zawierającą tlenek krzemu 4 ogrzewa się do temperatury 1200-1400 stopni Celsjusza, a potem schładza do około 1000 stopni Celsjusza i nadaje kształt. Tlenek krzemu 4 jest też wykorzystywany w jubilerstwie i budownictwie. Tlenek węgla 4 używa się go do produkcji wody gazowanej, sody i suchego lodu stosowanego w przemyśle chłodniczym. Tlenek węgla 4 wykorzystuje się też do gaszenia pożarów. Tlenek siarki 4 ma właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. Z tego powodu używa się go do dezynfekcji beczek, do przechowywania wina lub kiszonek oraz do dezynfekcji pomieszczeń gospodarczych. Ponadto ma zastosowanie jako substancja wybielająca. Tlenek siarki 6 Stosuje się jako konserwant do żywności. Dzięki niemu suszone owoce zachowują swoją barwę. Przejdźmy do zastosowania tlenków metali, które to najczęściej są substancjami stałymi. Na przykład tlenek wapnia, czy wapno palone, bo tak się go potocznie nazywa. Jest używany do produkcji cementu i zapraw murarskich. Z kolei w laboratoriach używa się go jako środka osuszającego ciecze lub gazy. Tlenek wapnia ma też zastosowanie przy produkcji nawozów sztucznych i w leśnictwie jako środek owadobójczy. Tlenek magnezu stosuje się go w kosmetyce jako podstawa pudrów, składnik proszków i past do zębów. Jest to też składnik leków na nadkwasotę. Tlenek żelaza 3. Z uwagi na jego intensywnie czerwoną barwę używa się go jako barwnika, a ponadto jest on wykorzystywany do polerowania szkła i stali. Tlenek glinu stosuje się go w jubilerstwie, a także jako materiał ścierny i polerski. Ponadto szkło z dodatkiem tlenku glinu staje się odporne na wysoką temperaturę i odczynniki chemiczne, więc produkuje się z niego szkło laboratoryjne. I ciekawostka, czy słyszałeś o samopodgrzewających się puszkach? Taka puszka ma dwie komory. W komorze wewnętrznej jest jakieś gotowe danie, a w komorze zewnętrznej mamy oddzielone od siebie wodę i tlenek wapnia. Gdy przegroda jej oddzielająca zostanie zniszczona, rozpocznie się reakcja chemiczna, w efekcie której wytworzy się ciepło, które ogrzeje produkt wewnątrz puszki. Zapamiętaj najważniejsze. Katalizator to substancja, która zwiększa szybkość reakcji chemicznej.